zanim pozwolę Wam zobaczyć pełną recenzję, chcę Wam powiedzieć, że na końcu filmiku mam dla Was porównanie pędzli Embrasz do innych pędzelków, które mam już u siebie w kolekcji. Chodzi bardziej o porównanie co do kształtu, co do miękkości, co do wielkości, także na końcu filmiku porównam Wam Embrasze do pędzli, które mam już u siebie w kolekcji. Dobra, to tyle. Zapraszam do oglądania. Cześć kochani, witam Was serdecznie w filmiku, w którym przetestujemy na żywo pędzelki od Maxi, kolejny zestaw Embrasz. Jak wiecie, jestem szczęśliwą posiadaczką pędzelka o numerku 04. Używam go codziennie do różu, do rozświetlacza, do bronzera. Idealny, wielofunkcyjny, mega miękki pędzel, który przepięknie rozprowadza pudrowe produkty. Także jeśli zastanawiałyście się nad jego zakupem, to może podlinkuję Wam filmik w opisie, w którym właśnie pokazuję Wam moje pierwsze wrażenia. Dalej jestem zakochana. Z pędzlami Maxi jest tak jak z tatuażami. Macie jeden, chcecie kolejny, także uważajcie, bo Wasz portfel tego nie polubi, ponieważ nie są to pędzle najtańsze, ale moim zdaniem warte są swojej ceny. Także tyle o tym, link w opisie. Mam pełny makijaż twarzy, na ustach mam pomadkę z Maca Modesty, gdybyście dopytywały, ale przejdźmy już do sedna, bo ten filmik może być długi. Czy Wy uwierzycie, że te pędzle czekają ponad tydzień na ten filmik, aż sama podziwiam siebie, że potrafię być tak cierpliwa, ale dobra, przejdźmy już do prezentacji. Także pędzle, to jest zestaw 5 sił pędzli do oczu. Cena na stronie Mintishopu, wskakuje mi teraz, że to jest niecałe 74 funty. Napiszę Wam teraz, jaka to jest cena w złotówkach, bo dokładnie nie pamiętam, wiecie, funty. Kurs funta jest różny. Mintishop to jest jedyne miejsce, gdzie pędzelki Embrasz dostaniecie. Ja płaciłam za przesyłkę kurierem ponad 9 funtów, ale to jest o tyle fajna przesyłka, że chyba szybciej niż w tydzień do mnie już doszła i też mogłam przesyłkę śledzić, kontaktować się z kurierem, bo to było za pośrednictwem DPD. Jest jeszcze opcja tańsza, chyba o te 3 funty za pośrednictwem poczty, ale wiadomo, lepiej kurierem. Moim zdaniem. Także tutaj mamy zestaw 5 pędzli do oczu. Ja nie narzekam na brak pędzli do oczu, ale wiedziałam, że muszę sobie po prostu je spróbować, muszę je przetestować. Pod koniec filmu postaram się Wam wrzucić takie dodatkowe przebitki, w których porównam Wam te pędzle rozmiarowo, wielkościowo do pędzli, których już mam, ponieważ wszystkie mam teraz brudne, także wymagają wyprania i chcę Wam właśnie pokazać, czy mam już coś podobnego. Trochę pędzli mam, także myślę, że znajdę podobne kształty, chociaż chociaż niektóre, o może tak. Dobrze, także powiem Wam, że jestem bardzo podekscytowana. Mam tutaj przede mną moją zaufaną paletkę cieni Makeup Geek, także już nie mogę się doczekać, aż zacznę się tutaj bawić. Zrobię sobie taki po prostu dzienny mój standardowy makijaż, ja idę do pracy, ale z pewnością użyję wszystkich pędzli i jestem właśnie bardzo ciekawa, czy to jest zestaw na tyle wielofunkcyjny, że wystarczy mi do pełnego makijażu twarzy. Ja mam swoje jakieś pierwsze wrażenia odnośnie tych pędzli, odnośnie każdej sztuki i muszę Wam powiedzieć, że nie jestem do końca przekonana do pędzelka. Myślę tutaj o 13. Jest to pędzelek typu Pencil Brush, który tak naprawdę jest dosyć ostro, moim zdaniem, zakończony. Jestem ciekawa, jak go dziś sprawdzał w właśnie rozprowadzaniu cienia na dolnej powiece, bo niby jest miękki, ale tak, no nie wiem, nie do końca. Także zobaczymy, jak się sprawdzi. Także przybliżcie się trochę i zaczynamy. Co jeszcze chcę dodać, że z pędzelka o numerku 04 już troszkę mi się logo zdarło. Ja jakoś szczególnie nie rzucam tym pędzlem i nie wiem, dlaczego tak się stało. Z tego, co wiem, to ta nowa seria, bo to jest właśnie, to są pędzle z tej drugiej kolekcji, podobno to logo zostało pokryte podwójnym jakby lakierem. Zostało tak dodatkowo zabezpieczone, co widać tak naprawdę na zbliżeniu. Widać, że to jest jakaś dodatkowa taka warstwa, nie wiem, czy to aparat odda. Także mam nadzieję, że nie będzie się to zdzierało, bo no za taką cenę chciałabym, żeby te pędzle wyglądały perfekcyjnie. Dobrze, także pierwszy pędzel, który idzie w ruch, to jest 10, czyli taki duży pędzelek typu ja to mówię na to łopatka, języczek. Myślę, że będzie bardzo fajny właśnie do przyklepywania korektora we wewnętrznym kąciku, pudru również i może właśnie do nakładania cienia na całą powiekę. Także już biorę swój taki cień bazowy i nałożę podłóg brwiowy. Można
można szybko nałożyć cień na całą powiekę. Pędzel jest bardzo, bardzo miękki z każdej strony, ale szczerze mówiąc nie uważam, żeby to był jakiś must have, bo myślę, że wiele pędzli może robić podobne zadanie, ale jest miękki i fajnie szybko wykonał swoją robotę. 06 to dla mnie taki standardowy pędzel, który znajdziemy w większości marek, coś a la MAC 217, czyli taki języczek fajny też do blendowania, do rozcierania. Na pewno Wam, tak jak już wspomniałam, pokażę pod koniec filmu, jak on się prezentuje przy pędzlach, które mają bardzo podobny kształt. Także myślę, który sobie tu cień nałożyć, może właśnie od środka powieki. Nie chcę też dzisiaj przesadzić z tym makijażem, także może nałożymy sobie I'm Peachless i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zdecydowanie szóstka to jest pędzel na tak. Bardzo fajny, uniwersalny kształt. Myślę, że do wielu kształtów oczu, do wielu powiek fajnie się spisze, jest mega miękki i co muszę zauważyć, to, że w ogóle nie spylił, tak się mówi, cienia właśnie z Mega Blika I'm Peachless. To jest duochrom, który bardzo lubi się pylić przy większości cieniach, przy większości pędzli, a tutaj bardzo ładnie, tak delikatnie się nabrał, nic się nie osypało, nic się nie ukruszyło, nic się tutaj nie przypyliło też na rzęsach, co dla mnie jest bardzo ważne, bo jak wiecie, ja noszę rzęsy, które są doczepiane i nie znoszę tego, kiedy właśnie cienie brudzą mi moje rzęsy. Także ten pędzel zdecydowanie na tak. 11 to bardzo fajny pędzel, taki długi pędzel do rozcierania, do blendowania. Myślę, że fajnie sprawdzi do zaznaczenia zewnętrznego kącika, ale też do nakładania cienia na całą powiekę. Jest fajnie wyprofilowany, nie jest jakiś bardzo ostry czy szpiczasty. Także nabiorę sobie nim mój ulubiony cień z Make Up Geeka w odcieniu Cocoa Bear i powiem Wam, że przepięknie, nie wiem czy Wy to zobaczycie, ale przepięknie pędzel nabiera cień, w ogóle się nic nie pyli, a te cienie problemy się pyli. Tak, zobaczcie, jak fajnie są pigment nabrany. Także już nakładam sobie go w zewnętrzny kącik i rozcieram. Rewelacja, naprawdę. Powiem Wam, że ten pędzel po prostu robi całą robotę. Przepięknie nabiera cień, bardzo fajnie go rozciera, jest mega miękki i z pewnością go bardzo często używała, bo no dosłownie mam wrażenie, że te pędzle, niektóre z nich, na razie miałam trzy w rękach, po prostu skracają czas pracy przy cieniach, także wow. Także ja jestem na tak. Jaki to był numerek? 11. Chcę teraz jeszcze do tej dużej dziesiątki zobaczę, czy mogę nią tak lekko jeszcze porozcierać ten cień. W końcu maksimum, że to są pędzle wielofunkcyjne, także nie ograniczajmy się. Dobra. Można, nie jest to może jakoś bardzo precyzyjne, ale o, widzicie? Góra jest trochę bardziej miękka. No. Nie no, dał radę. Dobra, dwa pędzle mam jeszcze przed sobą i powiem Wam, że te pędzle najbardziej mnie ciekawią. I tutaj mamy numerek 07, czyli taki bardzo ciekawy pędzelek, moim zdaniem, do nakładania Fokus, nie na mnie, na pędzlu, jest. Bardzo fajny pędzelek do nakładania tak precyzyjnie cienia w załamanie i do rozcierania dolnej powieki. Tak mi się wydaje. Także spróbujmy pierw może z tą dolną powieką. Weźmy coś ciemniejszego, chociaż może nie ciemniejszego, a nawet coś bordowego, żeby tak ładnie podkreślić tęczówkę. I to jest chyba odcień burleska? Nie. Bitten. Burleska jest obok. Także nakładamy. O, proszę bardzo, żeby nie było. I kolejny raz widzę, że bardzo ładnie cienie się nabierają na te pędzle, że pędzle cieni nie pylą. No. Super. Jest miłość, powiem Wam, że
te z Was, które malują się już od dłuższego czasu, myślę, że zauważają potrzebę posiadania pędzli, które mają trochę nieco dziwne kształty, nie tylko wiecie, jakieś płaskie języczki, czy do rozcierania, czy takie typowe pencil brush. Taki pędzel myślę, że doceni każda fanka makijażu oczu, każda dziewczyna, która się lubi bawić właśnie w rozcieranie i blendowanie po prostu. No to jest coś fajnego. Mi takiego pędzelka brakowało, ja zawsze mam problem z tym, żeby tak punktowo, ładnie w samym zewnętrznym kąciku nałożyć cień. Teraz sobie wrócę jeszcze do pędzelka 06, także zdejmę to, co tutaj na nim jest i jeszcze delikatnie sobie porozcieram. Wiecie, czego mi tutaj brakuje w tym zestawie? Takiej typowej miotełki, jaką mam z Zoewy, właśnie w wydaniu Maxi. Może taki pędzelek ma, ale nie było go w tym zestawie. Także nie wiem, ale czegoś takiego jeszcze właśnie do robienia mgiełki mi brakuje. Także wezmę sobie, jak zawsze lubię, cień Poppy albo ten Early Bird. I tak sobie, wiecie, zrobię taką mgiełkę, chmurkę koloru, coś takiego nieoczywistego, ale coś, co dodaje właśnie temu makijażowi tego kopa, tej głębi, że tak powiem, że tutaj o, ładnie wszystko się porozcierało. Nie mogę mówić, że nie. Naprawdę miałeś rację, te pędzle same robią nasz makijaż. No i ostatni pędzelek, którego jestem bardzo ciekawa, czyli ta 13, bardzo taki właśnie precyzyjny pędzelek, na którego nie chce się trafić fokus. No chyba już mówiłam to ostatnio, że nowy aparat się chwyta, kłania. Dobra. Jest dosyć szpiczasty i wcale nie uważam, żeby ten szpic był jakiś super, super miękki. Tak na dłoń, no ale może na powiece będzie lepiej. No i sobie tutaj nałożyć no, coś jasnego i przyciemnimy, tak? Że może powtórzę te same kroki, które robiłam wcześniej, czyli jasny, taki, to jest chyba wanila, tak mi się wydaje, czy to jest wanila? Mirage, sorry. Także Mirage, I'm Peachless, Cocoa Bear i Beaten. Lecimy. Trzynastka jest na pewno bardzo dokładna dzięki temu szpicowi. Jest miękka, ale czy to jest najbardziej przyjemna aplikacja cienia na dolną powiekę? W moim odczuciu nie. Ale pędzel jest fajny, myślę, że tego używała, bo właśnie tak fajnie przy linii rzęs można dojechać dzięki temu czubeczkowi. I co muszę powiedzieć, to że brakuje mi tej mgiełki koloru, a nie ma tutaj pędzela, który mógłby dla mnie to zrobić. Także biorę właśnie mój zaufany pędzelek z Zoewy 224, biorę odrobinkę cienia Poppy, no bo jak już maluję powieki, no to ten cień też muszę dodać. Także to jest taki pędzelek typu miotełka, jak widzicie, taki bardzo rozczapiżony. I on zawsze tutaj, o, tutaj troszkę koloru doda. I od razu czuję, że ten makijaż mam kompletny. Ponieważ już długo nie malowałam powiek, aż tak. Idę za chwilę do pracy, jest wcześnie, ale wow. No nie wiem, czy to zobaczycie w aparacie, czy ten efekt będzie oddany, ale mi się to bardzo, bardzo podoba właśnie z tą dodatkową chmurką koloru. Może, nie wiem, gdybym kombinowała, ale myślę, że ten jest, który to jest, 11, że jest zbyt zbita. Tak samo 6, to po prostu jest do tego zadania potrzebny bardziej taki pędzel typu miotełka. Ja skończony, użyłam wszystkie 5 pędzli i co myślę odnośnie o całym zestawie. Myślę, że jeśli kochacie pędzle, lubicie je kolekcjonować lub poszukujecie jednego zestawu pędzli tak na początek, na start, to będziecie z nich zadowolone. Ja jako osoba, która już pędzli naprawdę sporo przemieliła, która maluje się od lat, muszę Wam powiedzieć, że tutaj ma taką mocną top dwójkę, top trójkę, którą myślę, że każda dziewczyna, która już od dłuższego czasu się maluje, po prostu doceni i będzie to z pewnością pędzelek 07, świetny do takiego precyzyjnego nakładania cienia w zewnętrzny kącik, takim dosłownie punkcikiem, rozcieraniem, super do dolnej powieki.
oraz pędzelek taki naprawdę większy, bardziej zbity jego brat, czyli 11. Bardzo jestem z nich zadowolona i ewentualnie dołożę do nich jeszcze pędzelek 06, czyli taka maksineczkowa 217, która jest bardzo fajna, bardzo miękka, super wyprofilowana, pędzel jest wielofunkcyjny. I tutaj te dwa pędzle, to nie powiem, że to są, nie wiem czy to zobaczycie, ale z tego tutaj mi, widzicie, że mi włos wystaje. Teraz to zauważyłam, także mam nadzieję, że przy praniu nie poleci ich więcej. Pędzelki 10 i 13 to są pędzelki, które z pewnością będę używała, ale to nie są jakieś dla mnie hity z tego zestawu. I tyle. Nie powiem, że są pędzle złe, ale mam bardzo podobne, które z pewnością zrobią podobną robotę i to, że są może mniej miękkie, nie sprawi, że cień będzie gorzej wyglądał. Także tak prezentują się moje pierwsze wrażenia. Jestem bardzo ciekawa, jak zestaw gdzieś mi się sprawdzał z czasem, czy pędzle zachowają swój kształt. Co Wam jeszcze zapomniałam powiedzieć, to, że pędzelek właśnie 04, przy którymś praniu stracił kilka włosów. Pokazywałam Wam to na Instastory, czy w jakimś vlogu. Ja ten pędzel po wypraniu przechowuję w takim pokrowcu, w czymś takim, ponieważ chcę, żeby miał swój kształt zachowany jak najdłużej. Także ten pędzel to jest mój zdecydowany hit, który już był wielokrotnie prany, używany jest codziennie i po prostu jest miazgą i z pewnością zakupię sobie kolejne pędzelki od Maxi do twarzy, ponieważ no jestem od nich absolutnie uzależniona, także jeśli sugerujecie się moim zdaniem, to może lepiej kupić pędzel pojedynczo niż w zestawie, albo może warto zaryzykować, bo tak naprawdę pędzle kupowane w zestawach nie są o wiele tańsze, także to nie jest jakiś super, super deal. I chyba to tyle z mojej strony. Ja Wam oczywiście zostawię link do tego zestawu oraz do wszystkich pędzli pojedynczo w opisie na dole i z tego miejsca Was proszę, żebyście napisały mi, jakie są Wasze odczucia odnośnie tego testu, odnośnie pędzli, czy je macie, te konkretne sztuki, może ten zestaw, a może kochacie te, a nie za bardzo te, piszcie, jestem bardzo, bardzo ciekawa, także z mojej strony to tyle, buziaki, widzimy się pewnie jutro, trzymajcie ciepło, pa, pa. Tak wyglądają pędzelki po pierwszym praniu, kilka włosów z nich wypadło, ale bez tragedii, prałam je zwykłym szarym mydle. Także mam nadzieję, że więcej włosów już mi z nich nie wyleci. Cześć kochani, wracam do Was na drugi dzień z dodatkowym materiałem, w którym chcę Wam pokazać, jakie pędzelki moim zdaniem mogą spełniać podobne funkcje jak te pędzelki, które właśnie proponuję na Maxi. Oczywiście nie są to identyczne pędzle jak w tym przypadku, ponieważ tutaj mam pędzelek 10, czyli języczek i uważam, że te trzy pędzele, które mam u siebie, że tak powiem, w kolekcji, zrobią identyczną robotę, pomimo że każdy z nich jest inny, każdy fajnie i szybko rozprowadzi cień na całej powiece i tutaj pierwszy pędzel to jest Inglot 4 SS, czyli taka duża, fajna kuleczka właśnie idealna do nakładania cienia na całą powiekę. Również świetna do rozprowadzania pudru na korektor pod oczami. Drugi pędzelek to pędzelek marki MAC, kultowy na amerykańskim YouTubie 224, czyli taki duży puchacz, który również jest bardzo wielozadaniowy. Również świetnie się sprawdzi do rozprowadzania pudru na okolice pod oczami, ale też tak naprawdę wykona fajnie taki szybki makijaż na powiekach. Oraz ostatni pędzelek, czyli taki największy języczek, jaki ja mam w kolekcji. Jest bardzo miękki, bardzo ten pędzelek lubię, to jest Morphin B13. Może nie jest aż tak ubity jak dziesiątka embrasz, ale naprawdę jest fajny. Może teraz nie identyczny, bo widzicie to nawet po kształcie, ale uważam, że coś na wzór pędzelka 07 znajdziemy u Hani, czyli Glambrush SS5, czyli jest to taki dosyć precyzyjny pędzelek, którym fajnie nałożymy cień w zewnętrznym kąciku, porozcieramy go. On jest bardziej zbity, ma wyraźnie zaznaczony czubek, czego nie ma u Maxi. Nie powiem, że to są identyczne pędzle, ale ten najbardziej zbliżony do embrasz w mojej kolekcji. Kolejne pędzelki, które chcę Wam pokazać, to są pencil brushe i tutaj najmniejszy z nich, jak widzicie, to jest właśnie pędzel od Maxi. Kolejny pędzelek, który jest obok, to jest pędzelek z Hakuro, który mam najdłużej i który dalej naprawdę fajnie się sprawdza. Kolejny pędzelek to jest pędzelek marki Morphe B72. On jest bardzo fajny, szpiczasty, ale niestety on jest dosyć kłujący i nie jest aż tak precyzyjny jak pozostałe. I ostatni to jest pędzelek marki Zoeva o numerku 230 i również jest bardzo fajny, także jak widzicie najmniejszy z nich jest pędzelek od Maxi, ale to już jest mój czwarty pencil brush i żaden z nich tak naprawdę dla mnie nie jest idealny. Od Waszej lewej embrasz
11, w środku Zoeva 231 oraz 221, czyli pędzelki, które spełniają podobną funkcję i myślę tak naprawdę, że te Zoewy zrobią to samo co Embrasz, z tym, że oczywiście ten jest bardziej miękki, kształt może nie jest identyczny, ale myślę, że różnica na powiece w nakładaniu cieni nie będzie zbyt duża. I ostatnia gromadka pędzli to są pędzle, które są, jak Wam wcześniej wspominałam, praktycznie w każdej firmie dostępne. No i tutaj mamy 06 od Maxi i powiem Wam, że ten pędzelek najbardziej lubię z tego całego zestawienia, z tej całej gromadki, ponieważ on jest po prostu najbardziej miękki. Ale jeśli nie chcecie udawać aż tak grubego hajsu, tutaj mają podobne pędzelki, które spełnią, myślę, bardzo podobną pracę. No i tutaj jako pierwszy mamy pędzelek od Hani Synthetic, to jest numerek SS6. Bardzo lubię w ogóle serię syntetyczną od Hani, Wam serdecznie polecam. Tutaj mamy pędzelek MAC 217, no ja mam go już jakieś 3 lata i nie wygląda zbyt idealnie, ale też nie przechowuję go w pokrowcu. Jest ok, ale ja nie czuję tego całego hype'u wokół tego pędzelka. Coś bardzo zbliżonego, co również znajdziemy w marce Real Techniques, niestety nie pamiętam co to dokładnie za pędzel, ale z pewnością go kojarzycie, czyli taki właśnie języczek, bardzo wielofunkcyjny, fajny, miękki pędzel, który też mam u siebie już mega, mega długo. I tutaj mamy jeszcze Zoeva 227, czyli również coś zbliżonego do tej rodzinki pędzli wielofunkcyjnych. Oraz ostatni Hakuro, niestety tutaj mi się numerek pościerał, ale jak widzicie te pędzle są do siebie naprawdę bardzo, bardzo zbliżone, wykonują podobną pracę. I mam nadzieję, że takie zestawienie pędzli Maxi z innymi, które mam u siebie w kolekcji, się Wam spodobało. Może znajdziecie coś dla siebie, niekoniecznie za aż tak, jak to mówię, gruby hajs. Z tym, że podkreślam, uważam, że pędzle Maxi są naprawdę bardzo fajnie wykonane. Mega miękkie, tak miękkich pędzli u siebie nie mam. Także z tej piątki wyłoniłam mocną trójkę. Jak Wam wspominałam, linki są w opisie na dole. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, pytajcie, chętnie Wam odpowiem. I to tyle. Widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.